dobry Państwu, Marzena Machniak. Zapraszam 2 lipca w poniedziałek na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o festiwalu rolniczym oraz o tym, jak postępuje remont na Piłsudskiego. W niedzielę w Piotrowicach obok Chojnowa odbył się festiwal rolniczy Dolnośląska Wieś. Była to okazja do edukacji dla najmłodszych, jak wyglądają prawdziwe zwierzęta oraz jak smakują wiejskie przysmaki. Polska wieś zmienia się cały czas. Można to było zaobserwować podczas niedzielnego święta. Dzisiaj już na polskiej wsi nie jest tak jak jeszcze 20-30 lat temu, że w każdym gospodarstwie były jakieś zwierzęta, że można było to na żywo na co dzień zobaczyć. Dzisiaj właśnie taki festiwal jest okazją do tego, żeby ci najmłodsi zobaczyli tą tradycyjną polską wieś, żeby widzieli, jak wyglądała ona kiedyś. Na odwiedzających czekał cały inwentarz zwierząt, od krów i koni, poprzez króliki, gęsi, kaczki i wiele innych. Były nawet alpaki. Chcieliśmy jakoś wykorzystać teren do wypasienia i tak jakoś postawiliśmy na alpaki. I zyskują coraz to większą popularność przyjechaliśmy je tu pokazać. Zawsze była przede wszystkim wełna, wełnę kiedyś nazywano wełną bogów. Teraz alpaki wykorzystujemy często do alpakoterapii, do spacerów. Z atrakcji skorzystało wielu ludzi z całego Dolnego Śląska. Na stoiskach nie zabrakło specjałów, które przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich. My przyjechałyśmy przede wszystkim ze smalcem jarskim z Jaroszówki. I bardzo pyszne ciasto z agrestem, co jest rzadko spotykane, żeby było ciasto z agrestem. O wiejskich produktach opowiadał także znany kucharz Jakub Kuroń. Coraz więcej powstaje ośrodków takich, gdzie robi się własne sery z ekologicznych wyrobów, produkuje się ekologiczną żywność i produkuje się bardzo fajne, lokalne produkty. I to jest bardzo fajne i to przyjeżdża w postaci różnych stoisk na różne festiwale, festyny i tak dalej, bo jako sam trend, powiedzmy, wiejskiego jedzenia nie występuje z mojej perspektywy w mieście, prawda? Natomiast jest bardzo duże zwrócenie uwagi teraz na to, co się je, jak się je. Festiwal Dolnośląska Wieś to także młodzi ludzie, którzy coraz częściej nie wstydzą się swojej małej ojczyzny. Legniczanie codziennie stoją w korkach w związku z przebudową ulicy Piłsudskiego. Odwiedziliśmy z kamerą teren budowy. Sprawdzamy, czy sytuację uda się poprawić. Remont fragmentu ulicy Piłsudskiego od Rzeczpospolitej do Ronda Niepodległości trwa od maja. Obecnie ruch kołowy odbywa się tylko na jednej części ulicy. Zmniejszenie przepustowości do jednej nitki w każdą stronę sprawia, że ruch w całym mieście staje się nieco trudniejszy. No niestety, przy takich przebudowach zawsze są utrudnienia. Staramy się oczywiście tak zrobić organizację ruchu, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. No nie da się jeździć po budowie, w związku z tym dobrze, że w ogóle podzieliliśmy to na jezdnię południową i północną. Mam nadzieję, że w miarę szybko uruchomimy same rondo przy ulicy Marsa, co znacznie ułatwi kontakt osiedla Kopernik 1 z Kopernik 2 i będziemy wtedy mogli zamknąć skrzyżowanie, które w tej chwili jest otwarte, Piłsudskiego z Galaktyczną, albowiem jest to no, niebezpieczny element obecnej organizacji ruchu. Na wysokości ulicy Marsa powstanie rondo turbinowe. Przebudowa tego fragmentu Piłsudskiego jest znacznie poważniejsza. Wymieniamy nawierzchnię, wymieniamy podbudowę, będziemy wymieniać oświetlenie uliczne, a w tej chwili pracujemy przy kanalizacji deszczowej. Na przełomie lipca i sierpnia nastąpi zmiana, bo ruch zostanie przełożony na stronę północną. Wykonawca przypomina tylko, że podczas prac zawsze istnieje ryzyko napotkania trudności. Przy przebudowie Piłsudskiego już to się zdarzyło. Nigdy nie wiadomo, jakie niespodzianki można spotkać w trakcie remontu. Na przykład pokazały nam się bardzo duże płyty żelbetowe, które były układane jeszcze w czasie, kiedy był budowany drugi Kopernik. Te płyty nie były na żadnych mapach, a ich zdjęcie z drogi no, będzie kosztowało dodatkowe pieniądze. No i też pewnie czas, bo to nieplanowane prace. No i oczywiście także czas, może dla mieszkańców przede wszystkim czas niż środki, jakie na to trzeba wyłożyć. Na sam koniec inwestycji, czyli w październiku, zostanie położona ostatnia 4-centymetrowa warstwa masy bitumicznej. Do tego czasu legniczanie muszą uzbroić się w cierpliwość, jeżdżąc po ulicy Piłsudskiego. Cały remont, przypomnijmy, to koszt 8 milionów złotych. Andrzej Hab odchodzi z funkcji dyrektora Legnickiego Pogotowia Ratunkowego po blisko 20 latach. Pracy dyrektor mówi dość.
Andrzej Hap nie zgadza się na proponowane zmiany oraz finansowanie pogotowia przy rosnących stale kosztach. Obsada wszystkich karetek jest także niemożliwa do zrealizowania przy zmniejszającej się liczbie lekarzy. Pogotowie ratunkowe jako pierwsze zaczyna to wyraźnie odczuwać, dlatego że lekarze w pogotowiu zawsze pracowali, ta praca zawsze była traktowana jako jakaś pewnym rodzaju praca dodatkowa. Mało było takich lekarzy, którzy byli związani tylko i wyłącznie z samym pogotowiem. Obecnie dyrektor jest na okresie wypowiedzenia do 1 lipca. Andrzej Hap rezygnuje także z funkcji zastępcy dyrektora Legnickiego Szpitala. Poprosiłem o to, że chcę pracować tam, gdzie pracuję w tej chwili jako chirurg, czyli w oddziale chirurgii onkologicznej. Natomiast no po prostu odpuszczam całkowicie tą część związaną z zarządzaniem. No, poświęcę się tylko pracy lekarskiej. Lekarzy brakuje, może tak trzeba. Na tym stanowisku przyszedł czas na następców, którzy być może uporają się z problemami, jakie mi doskwierają. Kwituje swoją pracę Andrzej Hap. Wakacje to dla wielu legniczan czas nie na odpoczynek, ale na dorobienie kilku groszy. Sezonowa praca czeka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy. Oferty są zarówno na miejscu, jak i wyjazdowe. Najwięcej ofert na prace sezonowe wakacyjne było w maju i czerwcu, ale ci, którzy chcą dorobić latem, ciągle znajdą coś dla siebie i to nie tylko w Legnicy. Pojawił się bardzo prosty sposób na znalezienie zatrudnienia na terenie całej Polski. Ciekawym rozwiązaniem jest centralna baza ofert pracy, czyli na stronach Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej mamy bazę ofert z wszystkich urzędów. Czyli tak jakby nawet jeżeli urząd nie zgłosił w naszym urzędzie, jeżeli pracodawca nie zgłosił w naszym urzędzie tej oferty, to osoba, która poszukuje, może wybrać sobie miejsce i tam poszukiwać pracy. Dużą popularnością wśród wakacyjnych ofert poza gastronomią, branżą rolniczą czy ogrodniczą cieszą się zajęcia dla tzw. animatorów. Ośrodki wypoczynkowe szukają ludzi, którzy opiekują się dziećmi rodzin wypoczywających na wakacjach. Wynagrodzenia za pracę podczas wakacji bywają ciekawe. Myślę, że pracodawcy tak, dają większe stawki, ponieważ są to prace krótkoterminowe, często też jeszcze gwarantują na przykład nieodpłatne zakwaterowanie, dodatkowo też na przykład wyżywienie, to w zależności od oferty. Mówiąc krótko, dla chcącego nic trudnego. Oczywiście, na pewno tak. Dużo z takich ofert najczęściej korzystają osoby młode, często studenci, którzy w taki sposób też zarabiają na jakby dalsze wakacje. Centralną bazę ofert pracy znajdziemy na stronie oferty.praca.gov.pl. Miedź Legnica podczas obozu w Opalenicy rozegrała dwa sparingi. Podopieczni Dominika Nowaka zremisowali z Wartą Poznań oraz pokonali Koronę Kielce. W wygranym meczu 2 gole dla Legniczan zdobył Fabian Piasecki, a jedno trafienie dołożył Łukasz Garguła. Piłkarze szlifują formę przed ekstraklasowymi potyczkami. W rozegranych w niedzielę sparingach Legniczanie strzelili 3 bramki. Trener Dominik Nowak jest bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonują jego podopieczni. Prezentujemy fragment wygranego meczu kontrolnego z Koroną Kielce, który sfilmowała klubowa telewizja. Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze informacje. Ja zapraszam Państwa w imieniu Mateusza Bęsza na prognozę pogody. Jest dość optymistyczna i taka wakacyjna. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.